Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak to zapraszam do grupki o tematyce Monster High którą założyłem z innymi osobami które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie, obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a, chcę zobaczyć ile nas będzie. Hej wszystkie drugi czytam w kolejnym odcinku na moim kanale i dawno mi nie było tak z twarzą znowu. Tak. I tak jestem blondynem, tak jakby. Mam pasemka. Wiem, ciekawe. Moja kolekcja wygląda bardzo. Messi, ale uwierzcie, że aktualnie przychodzę przez. Wszystko nie Dzisiaj mamy dla Was opening lalki, na którą czekałem dwa lata. Wcale nie tak, że ta lalka jest jakoś super droga. Nie, bo jej ceny są różne są takie spoko, są takie niespoko. Po prostu zawsze było jakieś ale i te lalki nigdy nie kupowałem, albo coś tam, albo nigdy nikogo nie o tą lalkę. Po prostu. Nie. Jest to lalka. Bydolna. Pudełko jest ogromne i nie wiem, jak mam je pokazać w kadrze, ponieważ mój kadr nie jest pod to przystosowany, ale tak. zbierałem się dwa. Lata, żeby ją mieć. I nawet tą lalkę nie kupiłem. Dostałem ją z wymiany. Także tak. Ogólnie lalka przyszła do mnie w poobijanym stanie, jakby tego nie było. Kurier chyba tą baszką rzucał. Jak mówiłem, chciałem ją mieć, ale zawsze był jakieś ale, coś innego, coś innego. I tak minęły dwa lata. I uwierzcie mi, ja osobiście sami wierzę, że lalka ma już dwa lata, ponieważ doskonale pamiętam. Moment kiedy ta lalka wyszła, kiedy to był hype dla ludzi z Rainbow High Community Po prostu musieliście tam być, żeby to poczuć Ale jakby tak, ta ma 2 lata Nawet jej mały manekin Ma rok 2021 Mamy rok 2023 Przespałem dwa lata Nie będę zbytnio przedłużał, po prostu tą lalkę otworzę, bo nie jest to żadna nowinka, po prostu chcę ją otworzyć tak. To co było fajne w tych lalkach, kiedy one wyszły, to to, że miały one swój drop bodajże na Amazonie, gdzie można było kupić lalkę z takim tagiem, takie tagi też są na tych zwykłych lalkach ze sklepów, ale takie lalki miały numerację, takie lalki miały numerek na tej kartce, nie wiem dokładnie ile ich było, powiedzmy, że 2000 albo 1000, na tych sklepowych wersjach takich... Numer ku wniaku, po prostu jest taki zwykły tak. Jest to także jedyna lalka, która ma użytą artykulację inną niż pozostałe lalki Rainbow High i Shadow High, ponieważ ma ona, jeśli dobrze pamiętam, artykulację w pracy pieśniowej i w stopach. Dodatkowo ma takie ruchome stopy. Be who you are. Także tak, otwórzmy ją. Ta lalka jest zbyt ogromna na mój kadr, żeby wam w ogóle pokazać, jak to robię, ale próbuję. Moja inna lalka z Jak? Nie będę nawet się starał żeby to tworzyło ładnie, po prostu rezerwę. rozerwę, bo to tylko tak jest zwalone i będzie szło do kosza, więc... Okej, okay, nie wiem co to jest, czy jest to klej czy brokat i skąd on się wziął na pudełku? Eł? Wiecie, aktualnie troszkę myślę nad moją kolekcją i zmieniam parę rzeczy. Tak. Przykładowo ostatnio sprzedawałem większość swoich lalek LOL OMG, została mi tylko jedna. Gdzie tę lalkę też będę sprzedawał, ponieważ stwierdziłem, że lalki LOL są fajne, ogólnie podobają mi się, ale nie czuję z nimi takiej więzi jak z Bratz, albo z Rainbow High, Shadow High, czy Monster High. Są fajne i tyle. Okej, okay, więc udało mi się wyciągnąć lalkę z pudełka i chwilę mi to zajęło. Przejdźmy do akcesorii. Więc lalka przychodzi z taką mini miarką krawiecką, ponieważ szyję ubrania. Da, Jest projektantką, więc potrzebuje tego. jest to wykonane na pewno bardzo dobrze. Jest takie materiały, z jakiego byłoby to zrobione. Jest okej, okay, jest spoko. Pierwszy raz od dłuższego czasu nagrywam filmik w ciągu dnia, więc to się tutaj nie jest dziwne. Tu z boku coś się dzieje i dziwnego mniejsza. Jakby tak, jest, jest to cute. Kolejną rzeczą jest taka automatyczna do szycia, która działa. To znaczy, tak jakby, ponieważ jej igła rusza się. Widzicie to, prawda? Widzicie. To jest mega fajne, to jest mega cute, mega urocze, podobnie się to bardzo, bardzo, bardzo. Mamy także takie dwa pojemniczki, które są soczyste, możemy je otworzyć i możemy w nich chować różne rzeczy. W tym akurat mamy wieszak z napisem Rainbow, no i jest otwierany i jest on dość spory. Drugi pojemnik jest o wiele mniejszy, a w środku mamy drugą parę butów. I chyba to były pierwsze buty, które były wiązane w tamtym czasie. Jak mi się wydaje Są to dość proste buty na szpilce Które są wiązane z sączką z napisem Rainbow wszędzie Same buty są w kolorze tęczy A zamiast typowych szpilek jeden but ma R a drugie H nie będę ich z tego wyjmował, chcę, żeby zostały takie, jakie są. Mamy także takie takiego na którego trzeba było złożyć, ponieważ to jest rzeczą, która wychodzi. I manekin ma na sobie taki materiał, który jest holograficzny, chyba tak to mogę nazwać. I mamy tutaj napis Rainbow High 2021. I kółka mogą jeździć. I jest to kolejna rzecz, którą bardzo, bardzo lubię. Jakby mega mi się to podoba, bardzo. Mam jeszcze żabkę do spódniczki albo spodni. Nie wiem po co, ale tak. Oczywiście grzabyk. Jest on biały i szczerze jest dla mnie inny w dotyku niż inne grzybyki od Rainbow. High, albo może po prostu jestem tylko ja? Czekajcie. Tutaj mam grzebek od Shadow High i jest on taki bardziej ślizgi, błyszczący. Tutaj od Rainbow High jest taki sam, gdzie ten nie jest taki ślizgi, jest bardziej szorstki w sensie nie ma jakby żadnej tekstury w sobie, nie jest po prostu taki ślizgi. Nie wiem kto to wyjaśnić, naprawdę. Mamy także stołek, który jest tego samego koloru co grzebek i jest tak samo inny w dotyku, niż inne stylki od Rainbow High czy Shadow High. Nie ślizgi, po prostu nawet widzicie, że on tak nie błyszczy. Ta część tak, ta... ta rzeczywiście, ale to i to nie. Ja są ciekawy. I wygląda inaczej. Ostatnim elementem jest także sukienka. W pudełku wydawało mi się, że ta sukienka będzie nieprzyjemna w dotyku, ale jakby ten materiał jest bardzo, bardzo przyjemny. Wydawało mi się, że będzie bardziej sztywny, ale nie, jest bardzo, bardzo przyjemny. Przejdźmy teraz do samej lalki. Więc tak wygląda lalka. Jest ciekawa. Jej mold wygląda jak taki typowy mold od Rainbow High. Jakby nie wiem, czy to jest taki sam, jak miał jakieś wszystkie lalki, czy trochę inny. Może jest trochę inny. Pierwsza rzecz, która najbardziej rzuca mi się w oczy, są jej włosy. I uwierzcie mi, że nie mają one w sobie żadnego produktu. Nic, są mega przyjemne. Wydaje mi się troszkę dziwne tylko, ponieważ jak już mówiłem, nie mają niczego w sobie, ale jakby czuję taki. Uder w nich? Nie wiem, czy to jest kwestia. Czuję, że coś może w nich być, ale nie typowy żel. Ewentualnie to kurz. To też możliwe. Część włosów jest czarna, część włosów jest tęczowa i tak to wygląda z tyłu. nie podoba mi się ten element. Tak mi to irytuje. I włosy kojarzą mi się z tym memem, z tym domem, który jest różowy i czarny. Wiecie o co chodzi? Z tego co słyszałem, ta lalka jest dość łysa, także sprawdzę to. Trochę jest, ale wiem, że pewnie jest z tylko dlatego, żeby ta fryzura wyglądała trochę lepiej, żeby włosy się lepiej układały, ale tak, jest trochę łusa. Nawet jej grzywka nie ma w sobie żadnego żelu, jest taka po prostu... Luźna. Ogólnie z samej twarzalka jest mega przyjemna. Nie ma nie jakiego makijażu na sobie, jest on bardzo basicowy, praktycznie niewidoczny głównie po tą grzywkę. Makijaż oka jest biały, mamy eyeliner, który jest czarny i nad powieką mamy trochę brokatu, jakby nie jest to nic takiego wow. Bardzo podobają mi się oczy i jestem pewny, że żadna inna alka, nie ma takich oczu jak ona. Po prostu są bardziej tęczowe, są takie bardziej żywsze, są po prostu inne. Cały kształt trójalki ma wyglądać jak projekt, który był narysowany w wiecie w takim notatniku. Więcej kurtka ma jakieś namalowane elementy rękawów, kieszeni. Tak samo spódniczka. Jej rajstopy stopy mi się nie podobają. Jakby nie rozumiem tego. Nie będę zbytnio się zagłębiał w jej strój aż tak, bo ta alka nie jest jakąś super nową lalką, więc zapewne jeśli ktoś już ją widział wcześniej, to wie, jak wygląda. Ale wygląda ciekawie, aczkolwiek mam pewne problemy z nią, ponieważ jakby ta kurtka jest żółta. Szczególnie tutaj i tutaj. Widać, że kurtka żółkniała. Jeśli chodzi o artykulację, lalka ta ma. Unikalną artykulację. Oprócz ruchu w głowie, rękach, ten gas, noga, kolano. Dodatkowo ma jeszcze ruch w kostce. Oraz uwaga, w klatce piersiowej. Do tej pory żadna inna kolekcjonerka, lalka plainowa nie miała takiej artykulacji bynajmniej jeśli chodzi o tą kratkę prysiową. Teraz uważamy, że ta lalka ma pomalowane paznokcie i, i jakby śmiesznie mi jest to widzieć na lalce, której nie ma ogromnych pozurów, jak aktualne lalki, Rainbow How czy Shadow High, które mają takie dłuższe pazury. Ale tak tak ona wygląda. Jest cute! Spróbuję teraz założyć tą sukienkę na tylko mandykin, także z dwóch. Okej, okay, więc udało się. Myślałem, że to się może nie udać, ponieważ... Ten manekin ma dość dużą dupę. Tak jak zwyczaj lalki Rainbow High mają ogromne tyłki. I te ubranka nie chcą wejść na te ich ciałka zbytnio do końca. Ale to się udało. I tak to wygląda. Jakby cute. Mega cute. Podsumowując, Zalka jest cute. Jest, jest urocza. Jest, jest czymś. Biorąc pod uwagę, iż była to taka pierwsza kolekcjonerka, i rzeczywiście dali jej unikalne ciałko. Dali jej maszynę do szycia. Dali jej manekina. Jest to ok. Jest to ok lalka. Bardzo podobają mi się jej włosy. Są mega przyjemne w dotyku. Nie mają w sobie żadnego produktu. Kurzu. Nie wiem, czy jest sens, abym ją oceniał, ponieważ ta lalka już trochę jest na rynku, ale jeśli miałbym ją ocenić, to dałbym jej takie solidne 7 na 10. Jest, jest ok, jest fajna, jest trochę inna niż lalki Rainbow High, ale wciąż nie dorasta tym nowym do pięt. I ok, to byłoby na tyle w tym odcinku, napiszcie mi, co myślicie o tej lalce. Napiszcie mi, czy macie tą lalkę w swojej kolekcji, czy tak ja czekacie na jakąś okazję. Nie ja swojej się doczekałem. I tak, to było tyle. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wkrótce. Cześć na razie, pa. pa.